Cześć, z tej strony Krzysiek Lis z domowego Survivalu. W dzisiejszym odcinku siedzimy pod plandeką, pod tarpem, ponieważ porozmawiamy o najlepszych schronieniach na czas ewakuacji. Zapraszam. Co to znaczy najlepsze schronienie na czas ewakuacji? Nie chodzi o miejsce, do którego będziemy uciekać, czyli na przykład zaopatrzona dobrze ziemianka na działce, tylko raczej o schronienie, które pomoże nam się zabezpieczyć przed działaniem pogody w czasie, kiedy będziemy tam docierać, znaczy w czasie podróży do tego miejsca. Zastanowimy się więc też nad tym, co ewentualnie warto jest mieć w zestawie ucieczkowym czy 72-godzinnym, żeby móc bezpiecznie przeczekać ten czas poza domem przed dotarciem do celu. Bo wiadomo, zasady tu, jak wszyscy znamy, tak? 3 minuty bez tlenu, 3 godziny w niesprzyjających warunkach pogodowych, jesteśmy w stanie przeżyć 3 dni bez wody. Czyli schronienie może być nawet ważniejsze od wody. I to się zgadza, bo w ciągu kilku godzin hipotermia może człowieka zabić, zanim on zacznie odczuwać pragnienie. Oczywiście zakładam, że jest źle ubrany i w żaden sposób sobie żadnego zaimprowizowanego schronienia nie zrobi. W tym materiale omówimy 10 najlepszych pomysłów na schronienie na czas ewakuacji. Nie wiem, czy zaczniemy od najlepszych, czy najgorszych. Piszcie w komentarzach, który waszym zdaniem jest najlepszy i dlaczego. Na początek oczywiście chciałbym omówić wszystkie zaimprowizowane schronienia, na przykład szałas z gałęzi, z mchu, przysypany liśćmi dla izolacji. To jest rozwiązanie, uważam, bardzo fajne i naprawdę uważam, że dobrze jest umieć zbudować taki szałas. Mnie to wyszło, jak to robiłem, tak sobie. Teorię znam, praktyki nie ćwiczę za bardzo, bo ja mam poczucie, mam świadomość tego, że w okolicy, w której mieszkam, nie mogę polegać na budowaniu szałasu z gałęzi. Więc umiejętność budowania szałasu z gałęzi ma dla mnie ograniczoną wartość z oczywistych względów. Daleki jestem od krytykowania bushcraftu, to jest frajda fajna sama w sobie, natomiast nie chciałbym polegać wyłącznie na umiejętności zrobienia schronienia na czas ewakuacji. Dlaczego? Po pierwsze, jesteśmy zależni od tego, co jest w okolicy, tak? Czy musimy znaleźć dobre miejsce, z którego będziemy mogli zaczerpnąć surowce do zbudowania tego szałasu. Po drugie, jednak budowa takiego szałasu wymaga sporo czasu, zwłaszcza kiedy się to robi po raz pierwszy. Ile czasu zajmie budowanie szałasu dla kilku osób? Czy mamy ten czas w czasie ewakuacji, czy chcemy go wtedy oszczędzać? No i dlatego ja nie polegałbym na tego typu zaimprowizowanym schronieniu. Natomiast jeśli uważasz, że to jest fajne rozwiązanie dla ciebie, bo masz blisko dużo surowców do tego celu, spoko, to zastanów się tylko ewentualnie, czy w twoim zestawie ewakuacyjnym nie powinny znaleźć się jakieś dodatkowe przedmioty, które ci ułatwią budowanie takiego szałasu, na przykład jakaś, nie wiem, siekierka, może maczeta, może piła składana, może po prostu ciężki nóż, którym będziesz w razie czego ścinał gałęzie. Zaczepia mi plandeko, aparat tak nim buja. Może jakiś kawałek paracordu albo drutu miedzianego, za pomocą którego będziesz łączyć ze sobą te gałęzie, żeby zrobić tę taką mocną, stabilną strukturę. Druga rzecz to zaimprowizowane schronienie wykonane z innych materiałów, takich nazwijmy to bardziej przemysłowych, o które jest łatwiej. Na przykład bushcraftowy pokazał bardzo fajny filmik, w opisie pod filmem znajdziecie do niego odnośnik, jak zbudować taki fajny, ogrzewany namiot z folii malarskiej. Czyli zabieramy ze sobą kawałek folii malarskiej i później w razie czego budujemy z niej schronienie. Oczywiście z innych materiałów także, no bo tam jakiś sznurek byłby potrzebny, jakieś patyki być może. Z tego jesteśmy w stanie zrobić całkiem fajne schronienie, ciepłe, suche. Nie powiem, że bardzo odporne na działanie pogody, bo na przykład ta folia jest bardzo cienka i pierwsza lepsza spadająca gałązka przedziurawi ją, spadnie nam na głowę. No ale lepsze jest to niż nic. Jak ktoś nie ma takiego czegoś w zestawie, nie chce mieć takiej folii malarskiej w zestawie ewakuacyjnym, może sobie w razie potrzeby ewakuacji odczepić zasłonkę prysznicową i być może chociaż kawałek takiego schronienia właśnie z tej zasłonki zrobi. Nie mam poczucia, że to jest najlepsze rozwiązanie, natomiast z całą pewnością skorzystanie z jakichś znalezionych po drodze w czasie ewakuacji przedmiotów typu właśnie folia, czy jakiś baner reklamowy, który pozostał po wyborach i się gdzieś tam wala w rowie, no to jeśli mamy takie coś, możemy z tego skorzystać, to oczywiście szałas zrobiony z takiej folii będzie lepszy niż szałas tylko z gałęzi. To naturalne, prawda? Czyli w zestawie ewakuacyjnym mamy przynajmniej sznurek, przynajmniej jakąś taśmę klejącą, może właśnie tę folię malarską albo coś podobnego. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to bardziej schronienie przed utratą ciepła niż przed deszczem i będzie to zaimprowizowany śpiwór wykonany z dużego foliowego worka oraz gazet. To znaczy bierzemy dużo gazet, zwijamy je w kulki, pakujemy do tego śpiwora, do tego worka, który stanowi nam ten śpiwór i wskakujemy do środka gdzieś pomiędzy te gazety, żeby tak leżeć na warstwie gazet, potem ciało i mieć jeszcze od góry warstwę gazet i być otoczonym tymi gazetami. Można sobie wziąć dwa worki foliowe, w sensie wejść do środkowego, do tego mniejszego, obsypać go zewnątrz tymi gazetami i następnie to wszystko musi być jeszcze w jednym większym worku, który będzie to trzymać w całości do kupy.
Po co te gazety? No gazety zgniecione mają między warstwami papieru jakieś tam przestrzenie powietrzne i to powietrze będzie się powoli nagrzewać i będzie izolować nasze ciało, czyli zmniejszać nasze straty ciepła. I chyba właśnie o to chodzi w czasie ewakuacji na przykład. No teraz jest marzec, 3 marca, kiedy nagrywam ten materiał. Zaczyna się powoli robić ciepło, ale wciąż nie jest jeszcze na tyle ciepło, żebym chciał w takich warunkach spać tylko w tym, co mam na sobie pod gołym niebem. No naprawdę jestem daleki od tego. Oczywiście trudno sobie wyobrazić sytuację, że ktoś ma w zestawie ucieczkowym 3 jakieś grube gazety i do tego worki foliowe, no ale znów, to chodzi o to, żeby te przedmioty, jeśli gdzieś znajdziemy, to zaimprowizować sobie z nich coś, co pozwoli nam przetrwać w cieple noc. A no, wydaje mi się, że to może mieć kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa i w ogóle możliwości kontynuowania dalszego marszu do celu ewakuacji. Albo jazdy na rowerze, no niezależnie od tego, czym będziemy się poruszać. No bo oczywiście jak ktoś ma samochód, to wiadomo, że samochód sam w sobie jest najlepszym chyba schronieniem pod tym kątem, chociaż no, z moich eksperymentów wynika, że śpi się w nim źle. Zwłaszcza jak będzie zawalony rzeczami i rodziną w drodze do celu ewakuacji. No ale cóż. Kolejny pomysł na schronienie na pewno przychodzi Wam do głowy, ponieważ większość z Was pewnie to już ma, a na pewno w apteczkach samochodowych, czyli folia NRC, awaryjny koc termiczny, to jest rozwiązanie całkiem niezłe. Te koce mają wymiarem mniej więcej 1,40 m na 2 m, czyli można się nim okryć dookoła i troszkę oczywiście będzie tam wystawać głowa, ale jak się tam ktoś zwinie w kulkę, to się może cały takim kocem okryć. No i to mi się wydaje być takim absolutnym minimum, jeśli chodzi o rzeczy, które pod kątem budowy schronienia powinniśmy mieć w zestawie ewakuacyjnym. To właśnie ta folia NRC, najlepiej więcej niż jedna, bo one się niestety jednak drą. To jest dość cienka folia, leciutka, więc cienka. I ona jest bardzo narażona na uszkodzenia. Czasem jest kłopot, żeby ją później złożyć. Więc bierzemy takich folii przynajmniej 2 do zestawu ewakuacyjnego i mamy później spokój. To jest jakby taka nasza ostatnia warstwa. Kiedy nie zrobimy nic lepszego, to przykrywamy się tą folią NRC i jakoś tam przeczekamy noc. Oczywiście będzie nam pod tą folią prawdopodobnie zimno, to znaczy zimniej niż gdybyśmy byli przykryci, nie wiem, kocem oraz tą folią, niż gdybyśmy byli w śpiworze i w tej folii. To jest naturalne, ale jak się nie ma, co się lubi, no to trzeba korzystać z tego, co się akurat ze sobą wzięło, tak? Więc przynajmniej tę folię NRC miejcie w zestawie ewakuacyjnym. Myślę, że dobrze jest też ją mieć przy sobie na co dzień. Ja mam w mojej apteczce, a jeśli będę musiał komuś kiedyś udzielać pomocy na drodze, znaczy w sensie, że jak będę wracał na przykład rowerem do domu z pracy, no to przecież nie mam w tym rowerze samochodowej apteczki, a apteczkę EDC mam, także tutaj mógłbym wtedy z tego skorzystać. Piąty pomysł i docieramy powoli do połowy tego materiału, to są różnego rodzaju tak zwane BIVI, czyli awaryjne foliowe śpiwory. To wygląda po rozpakowaniu z opakowania tak właśnie. To jest po prostu kawałek nieco grubszy niż folia NRC folii, ale też niezbyt grubej. O, tutaj widać, że ona w środku ma też warstwę odbijającą światło, ciepło, promieniowanie cieplne. Jest pomarańczowa z zewnątrz, po to, żeby nas było łatwiej odnaleźć. No to nie każdemu pewnie przypasuje pod kątem ewakuacji, bo ja wiem, że w czasie ewakuacji to byście chcieli być nieodnalezieni przez nikogo. Ale tego typu awaryjne śpiwory są produkowane głównie dla turystów, którzy jak się zgubią, to mają być odnalezieni i dlatego właśnie są pomarańczowe. Nie ma się co na to obrażać. Tutaj gdzieś mamy tu i od tego to się później pakuje w coś takiego. Można to poskładać, bo to nie jest już jednorazowe, ta folia jest nieco mocniejsza i można to rzeczywiście sobie zwinąć. Ten śpiwór odbija blisko 100% promieniowania emitowanego, cieplnego, emitowanego przez ciało, więc w tym zakresie zmniejsza nasze straty ciepła, ale oczywiście nie zapewni nam takiego ciepła, takiego komfortu cieplnego jak zwyczajny zimowy śpiwór, ale no zobaczcie, ile to zajmuje miejsca, to się pakuje do takiego woreczka, tak? W Karluchu mamy tego typu śpiwory w 2 rozmiarach, jedno i dwuosobowe. No sam fakt, że się w nim zmieszczą 2 osoby, choćby na przykład ojciec z dzieckiem, spowoduje, że będzie im cieplej, kiedy będą tam razem, niż gdyby każde z nich było osobno w osobnym kocu. No też to zajmuje siłą rzeczy mniej miejsca. Dobrze czuć działanie tej folii, bo jak tylko do niej wszedłem, to od razu zrobiło mi się cieplej, bo tak skutecznie odbija promieniowanie emitowane przez moje ciało. Kolejny pomysł na schronienie w czasie ewakuacji. Namiot plus śpiwór, no może nawet ewentualnie jakaś mata do leżenia, ale to już wydaje mi się być zbędny luksus. Namiot jest fajny, oczywiście namiot to jest jedno z najlepszych schronień dla turystów gdzieś tam w głuszy, ponieważ zabezpiecza przed wiatrem, troszkę zmniejsza straty ciepła, zabezpiecza przed robalami i tak naprawdę daje taką pewną przestrzeń, w której można się w miarę bezpiecznie zamknąć. Wiadomo, że tam wilki, jak nas będą atakować, to tam rozwalą ten namiot, tak? Niedźwiedzie tak samo, ludzie maczetami również, więc to, no, to jakie schronienie, jakie zabezpieczenie daje kawałek materiału. No ale jest to lepsze na pewno niż folia. I pod kątem ewakuacji rodziny, to mnie się właśnie taki namiot wydaje rozwiązaniem najlepszym. 3-osobowy namiot dla 3-osobowej, nawet może 4-osobowej rodziny. Każdy w swoim zestawie ewakuacyjnym ma swój śpiwór, plus jedna osoba niesie ten namiot. Fantastyczne rozwiązanie, jeśli przećwiczycie rozkładanie tego namiotu w krótkim czasie, to może to być naprawdę fajne rozwiązanie. Będziecie wtedy niezależni
od niczego. Nie bez przyczyny. Tutaj pojawił się kiedyś na kanale ten materiał o tym, dlaczego warto jest zabierać rodzinę pod namiot. Między innymi właśnie dlatego. Kiedyś nagrywałem materiał o takim małym, jednoosobowym namiociku, w którym spało się fajnie, ale na przykład wchodziło się do niego bardzo niefajnie, bo no po prostu był ciasny. Wchodzenie do tego namiotu, tak jakby wczołgiwanie się tyłem, trochę przypominało mi odwrócony film, jak to poczwarka zamieniona w motyla wypełza z tego kokonu. No to był taki właśnie film na odwrót, jak ta poczwarka, ten motyl w... Tak mi się skojarzyło. Nie wiem, czy on też. Tutaj, a także w opisie pod filmem znajdziecie odnośnik do tego materiału, gdybyście chcieli wiedzieć, o jaki konkretnie model tego namiotu chodzi. Tak jak mówię, to jest namiot bardzo fajny, ale do spania. Ten namiot nadaje się tylko do spania. Z drugiej strony, kiedy będziemy się ewakuować, no to będziemy chcieli sobie urządzać jakiś biwak, czy będziemy chcieli spać, żeby jak najszybciej się wyspać i ruszyć dalej. Pod tym kątem ten namiot jest spoko, ale na przykład nie ma w nim za wiele miejsca, żeby zmieścić cokolwiek innego poza człowiekiem. Oczywiście trzeba w kilku słowach ponarzekać na wagę tego typu rzeczy, bo są namioty ultralekkie, które ważą poniżej kilograma, nawet duże, no ale to najczęściej nie są tanie rzeczy i podobnie ze śpiworami. Trzeba mieć po prostu świadomość, że ten śpiwór plus ten namiot będą jedną z najcięższych, największych gabarytowo rzeczy, które mamy w zestawie ewakuacyjnym i być może będą jedną z pierwszych, które po prostu wyrzucimy, bo nie będziemy w stanie ich nieść. Ale to, wiecie, lepiej coś mieć i wyrzucić niż nie mieć, prawda? To jest chyba oczywiste. Oczywiście w zestawie ewakuacyjnym zamiast namiotu można mieć również tarp, czyli plandekę. Niekoniecznie taką piękną, pod jaką tutaj siedzę, dedykowaną do turystyki, z aluminiowymi masztami, z czterema odciągami, czy też tam sześcioma, siedmioma. Trudno jest, jak się nie umie liczyć. Z siedmioma odciągami w zupełności może większości z Was wystarczyć plandeka budowlana, która będzie kosztować, nie wiem, 20% tego, ile kosztowała ta. Do tego kawałek paracordu, w terenie się jakieś patyki prawie na pewno uda znaleźć. No i patyki plus paracord, albo drzewa plus paracord, plus plandeka, plus ten tarp. To jest całkiem niezłe schronienie. Dylemat, czy hamak, czy tarp wydaje się nie mieć końca. Nie bez przyczyny pojawił się na ten temat również materiał na kanale. Tutaj go znajdziecie. Ja nie wiem. W czasie ewakuacji, mając wybór, wolałbym mieć namiot, natomiast rozumiem, że w wielu przypadkach tarp może być jedynym rozsądnym wyjściem, bo po prostu jest dużo lżejszy od namiotu, tak? Nie ma podłogi, nie ma tego jakby sypialni, tylko jest coś w rodzaju dachu. No, bo też nie jest oczywiście szczelny, więc tego materiału siłą rzeczy jest mniej. No, ale no, leżenie na mokrym potem, no, tak to mam przynajmniej podłogę od namiotu, która jest sucha, nie? Kolejnym śmiesznym patentem, troszkę podobny do tarpa, o którym chciałem powiedzieć, jest tak zwany namiot awaryjny, czyli taki namiot pod postacią takiego rękawa z folii. Po prostu rękaw z grubej folii, odpowiednio dużej średnicy, odpowiednio długi. Folia jest oczywiście pomarańczowa. No, wiecie dlaczego, tłumaczyłem to przed chwilą. Mamy to w sprzedaży w Karluchu, będzie jest oczywiście w opisie pod filmem i tutaj tak samo. Rozpinamy sobie między dwoma drzewami kawałek sznurka. Na tym sznurku mocujemy ten namiot awaryjny. Wchodzimy do środka. Mamy nie tylko sucho od góry, lecz także sucho od dołu, no bo to jest, mówię, rurka, tak? Rękaw z folii, do którego wchodzimy do środka jak indyk do pieczenia w rękawie z folii. To czy tu się nie upieczemy. Taki awaryjny namiot lepiej niż plandeka zabezpieczy przed utratą ciepła, po prostu są mniejsze przewiewy, tak? No bo nie ma tutaj tego, co pod wiewem i tutaj pod tą boczną ścianką. Fajnym rozwiązaniem na czas ewakuacji może być peleryna, czyli poncho. Są bardzo tanie peleryny tego typu, które można sobie kupić także gdzieś tam na Dalekim Wschodzie. Te konkretnie, które widzicie tutaj, dostaliśmy do pokazania od naszych partnerów z jednego z serwisów właśnie z Dalekiego Wschodu. Odnośnik do miejsca, gdzie możecie ją kupić, znajdziecie w opisie pod filmem. Mamy ten niewielki pakiecik ze sobą w zestawie ewakuacyjnym. Kiedy zaczyna padać, wyciągamy go, deszcz już nie jest nam groźny. Nawet jeśli mamy kurtkę, to możemy to użyć jako dodatkową warstwę zabezpieczającą nas przed właśnie deszczem, czy przed utratą ciepła, czy przed wiatrem. A w razie czego możemy sobie ją rozpiąć na sznurku między dwoma drzewami i coś w rodzaju takiego malutkiego, zaimprowizowanego namiociku zrobić. No oczywiście na jedną osobę to będzie troszkę mało, ale jeśli mamy trzyosobową rodzinę i trzy takie peleryny, to sobie możemy je jedna za drugą zaczepić, gdzieś tam może jakimiś sznurkami powiązać, może taśmą skleić krawędzie i mamy dosyć długi wtedy namiot, w którym spokojnie te trzy osoby powinny się zmieścić, mieć względnie ciepło, względnie sucho. Do tego pojawiają się na rynku bardzo fajne rozwiązania, takie jak Helicon Swagman Roll, czyli poncho liner, czyli coś, co ma też kształt poncho. Zakładamy to na siebie pod poncho i mamy dodatkową warstwę, która nas grzeje. Fajność tego rozwiązania polega na tym, że to jest tylko jedna z pięciu jego funkcji, bo drugą jest letni śpiwór, trzecią jest wewnętrzny śpiwór do takich śpiworów modułowych, czyli kilkuwarstwowych, pozwalających spać nie tylko latem, lecz także zimą. Kolejna rzecz to jest po prostu uniwersalny koc, na którym możemy sobie usiąść, czy możemy się nim przykryć. Piąte zastosowanie tego Swagmana to jest podpinka od spodu pod hamak, żeby to nas grzało jak gdyby od spodu, no bo jak leżymy
w tym hamaku w śpiworze, to ten śpiwór ściskamy naszym ciężarem i on robi się cieńszy, czyli mniej chroni. Jak sobie to podepniemy od spodu pod hamak, to mamy cieplej. I możemy sobie właśnie w tym chodzić, ale także w tym spać. Oczywiście, kiedy używamy tego jako dodatkowej warstwy grzewczej pod poncho, być może na kurtkę, to wtedy raczej jest jesień bądź zima, a więc pora roku, w której nie możemy tego zastosować jako jedynego śpiwora, bo po prostu przemarzniemy. Ale właśnie, tym sposobem mamy coś, co stanowi dla nas dodatkową warstwę grzewczą, jako dodatkowe ubranie, a jeśli zabierzemy sobie drugi, cieńszy śpiwór, to włożyć jeden w drugi, mamy ciepły śpiwór, który możemy bezpiecznie przeczekać zimną noc. I wiecie, że ja lubię produkty, które mają więcej niż jedną funkcję, a więc ten Swagman Roll wydaje mi się bardzo fajny. Niewykluczone, że będzie o nim kiedyś osobny materiał, jak bliżej się mu przyjrzę. Wiersz 10 patent na schronienie na czas ewakuacji. No może schronienie w najmniejszym stopniu. Hamak. Dlaczego mówię o tym na samym końcu? No bo ja nie znoszę hamaków, po prostu. Nie znoszę hamaków. Znaczy, lubię sobie poleżeć w hamaku na działce. Tak, to jest fajne, taki relaks, słuchać śpiewu ptaszków, czytać sobie książkę, albo grać sobie w grę na laptopie, albo coś pisać na laptopie, czasami piszę artykuły na laptopie. W hamaku to jest spoko. Naprawdę mógłbym tak pracować. Leżeć sobie w hamaku i napieprzać klawiaturę. Natomiast źle mi się śpi w hamaku. Próbowałem spać w hamaku raz i to było bardzo niefajne. Nie wiem, czy ja po prostu mam kręgosłup krzywy. Ja nie lubię spać na plecach, może to dlatego, ale może to dlatego, że mam krzywy kręgosłup. Nie bardzo da się położyć na boku w hamaku, chociaż są takie patenty, żeby leżeć po przekątnej, wtedy tam się może jakoś to złamać. No, nie mam za wiele doświadczenia w tym zakresie, a te, które mam, są nieprzyjemne, więc ja po prostu hamaków nie lubię, dlatego mówię o nich na końcu. Ale ja absolutnie nie dyskryminuję ludzi, którzy chcą spać w hamakach. Tylko, że tak, hamak to sam w sobie jest jedynie łóżko, tak? Czyli coś, na czym będziemy spać. On nam nie daje sam w sobie żadnego schronienia. Trzeba by go było jeszcze jakąś tam właśnie plandeką przykryć. Ale znów, plandeka plus hamak to wciąż jest mniej niż namiot. No bo hamak najczęściej jest lżejszy. A to jest fajne rozwiązanie właśnie. Rozpinamy sobie taką plandekę nad hamakiem i mamy w miarę ciepło. Do tego ten Swagman Roll od spodu, śpiworek i jestem naprawdę ciepło i luksusowo, komfortowo. Wiem, że hamak można sobie zrobić z grubego sznura. Lars kiedyś spał w czasie naszego eksperymentu Domowy Karaluch Challenge 2. Spał sobie Lars właśnie w takim hamaku zrobionym własnoręcznie z grubego sznurka, a do tego jeszcze w tym namiocie awaryjnym z Karalucha, o którym wspominałem. I jemu się to sprawdziło. Czy to jest najlepsze rozwiązanie? Taki zaimprowizowany hamak ze sznurka? Nie wiem, no, ale jeśli masz sznurek i umiesz ten hamak zrobić, to czemu nie? Są hamaki dwuosobowe, w których z natury rzeczy będzie oczywiście cieplej. Takie wykonane z płótna spadochronowego są lepsze niż sznurkowe, bo dodatkowo zapewniają jakąś tam ochronę przed wiatrem, czyli też przed chłodem. No ale oczywiście one są się rzeczy cięższe. Nie bardzo, ale cięższe od tych sznurkowych. A sznurkowe są też najczęściej mniejsze, bo to mniej materiału, mniej miejsca zajmuje. Wiecie, jak ktoś pakuje zestaw ewakuacyjny, no to każdy centymetr sześcienny przestrzeni w tym plecaku, zwłaszcza małym plecaku, jest na wagę złota. Jeszcze o jednym takim patencie chciałem powiedzieć, bo na etapie montażu zauważyłem, że mam nagrane, pokazane, a nie omówiłem. To jest takie awaryjne schronienie wykonane z grubej folii. Występuje w dwóch rozmiarach. Ten akurat, który widzicie, jest dwuosobowy i to służy do tego, żeby dwie osoby mogły sobie na siedząco tym się przykryć. I postawiłbym to chyba na równi z folią NRC, bo to się nadaje właśnie do przetrwania jakiegoś nagłego załamania pogody, na przykład w górach. To pod tym kątem zostało zaprojektowane. Ten pokrowiec zamienia się w komin wentylacyjny. Mamy tę jakby szybkę, przez którą możemy obserwować otoczenie i dwie osoby w miarę wygodnie są w stanie przeczekać kilkanaście godzin, ale no spać to będzie im raczej trudno. To chroni przed deszczem, przed wiatrem, także częściowo przed ucieczką ciepła, ale zastosowanie tego schronienia jest jednak trochę ograniczone. To są oczywiście na pewno nie wszystkie propozycje czy pomysły na schronienie na czas ewakuacji. Można sobie wyobrazić na przykład iglo albo jakąś jamę wykopaną w ziemi, tylko czymś zakrytą, żeby było cieplej. Można budować sobie schronienia ogrzewane, nieogrzewane. Rozwiązań jest mnóstwo. Ja jestem zdania, że dobrze jest w zestawie ewakuacyjnym mieć coś, co pozwoli nam zrobić schronienie, kiedy nie będzie innej możliwości, kiedy nie będzie tych gałęzi na budowę szałasu. I uważam, że takim absolutnym minimum jest ta folia NRC. I takie właśnie awaryjne koce, śpiwory czy namioty foliowe wydają mi się być całkiem fajnym rozwiązaniem. A nawet lepiej jest mieć duży worek na śmieci czy kawałek folii malarskiej, niż nie mieć niczego, bo z jednego i z drugiego zaimprowizujemy sobie jakieś schronienie w czasie ewakuacji. Piszcie proszę koniecznie w komentarzach pod filmem, jakie schronienie Waszym zdaniem jest najlepsze
i dlaczego, bo ja lubię się dowiadywać od Was nowych rzeczy i takich konkretnych informacji często mi w Waszych komentarzach brakuje. Jeśli macie jakieś inne pytania czy uwagi do tego, co powiedziałem, to oczywiście również w komentarzach jest dla nich miejsce. Tutaj w tej chwili widzicie jakieś inne materiały z kanału, także przycisk do subskrypcji jego, abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które dla Was przygotujemy. Do tej subskrypcji zawsze gorąco zachęcam, także i teraz. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!